Co myślę? Nic nie myślę. Nie jest to mój klimat osobowości, ale nie mam nic do niego. Zawsze. Ja mam tak, jak najbardziej. Dilidex. Co racja, to racja. Cześć, krokodyli białasek. Siema, jakie cudowne przywitanie. Co tam? Kurczę, myślałem, że ładniej się przywitasz, ale supi. Może mi wyślesz na jakieś punktowe, co? Przeszczep włosów, da, co? Może ten, to może ci się wtedy będzie, wiesz, no, lepiej oglądało. Co ty na to? Wyślij mi bliczek, chętnie skorzystam. Czego współczujesz? Co ty na to? Krokodyli, białasek, czy tam nie wiem, jak ty tam masz? Kiedy Turcja? Wiesz co, nie planuję tak szybko w czasu, wiesz, palemka, drinks i te sprawy. Dzięki bardzo, Oskarku. Naprawdę nie planuję za szybko, ale bardzo możliwe, że... Myślisz, że to jest takie tragiczne? Myślisz, że to jest takie tragiczne, żeby współczuć? Myślę, że to już jest bardzo takie... Heimdallsen, typ z kreskówki japońskiej, ma najwięcej do powiedzenia, kocham takich. Hej, cześć Denis, Denir. O, jest nasz boy Mikos, to może sobie z nim porobimy kilka bitewek. Trolololo, okej, kochany. Ciebie to zablokuje, z miłą chęcią. Dzięki bardzo, Ewelina. Ja może komuś... Jezu Kinga, nie dam się na takie akcje tutaj złapać. Próbujcie dalej. Jest, w końcu koni to pojęliśmy, że nie wolno dać się zwerbować. A piszcie sobie, co chcecie. Naprawdę nie dbam o to, bo ja nie muszę wam nic udowadniać, co po niektórym osobom, że po co? Wy i tak nic do mojego życia nie wnosicie. Ani nie pomogliście w mojej karierze popularności, ani nie przyłączyliście się do niczego, ale macie co po niektórych więcej do gadania. Nic od siebie nie daliście, a macie najwięcej do krytykowania. Oczywiście, że mam Weronika i to razy trzy. No. Queen Papaya siema. No. Co tam, Bartek? Nie, nie planuję takich rzeczy. Nie. Ja już planuję być za granicą w przyszłym tygodniu. Nie mam czasu już na takie pierdoły i na takich ludzi. O, siema Mariusz. Nie mam nic do Elki, ale już po prostu, wiecie kochani, tłumaczę, jak będziemy w popularnych, nie wiem czy teraz byśmy weszli lekką ręką, ale no, bo mamy kochani 365 monet, to jest naprawdę plus osoby, które nie wysłały po 24 drużyny członkowskiej, mamy szansę po prostu już wbić, a jak już wbijemy, to jest na nowo, po 14 godzinach możemy dzisiejszy jeszcze ranking obronić, nie musimy czekać do 24 i bronić go do jutra. No ale jeżeli się nie uda,
No to zaraz kończymy i dopiero przypalamy się wieczorem, tak? I walczymy o nowy ranking po północy, na nowo. I wtedy już muszę wstać rano i go pilnować, bo mieliśmy bardzo ładne wczoraj miejsce, 38. Przed zakończeniem live'a, więc no, już nastawię sobie 50 budzików. Ale to co nie jest, ale takie ligi mnie nie interesują, bo to są takie, nie, to one dla mnie nic nie znaczą. Także dla mnie taka liga jest mało znacząca. Dzięki bardzo za bransoletkę. Z ligi D1DZ. Dzięki bardzo za dołączenie. Dzięki bardzo, Sara. O, co tam w ogóle u ciebie? No niestety Puppy Rose jeszcze. Ale... Ja. A widzicie, zobaczcie, wy nawet osoby, które mnie nie lubicie, czyli hejterzy, używacie moich tekstów w ogóle. Czemu poprawiacie po mnie? Chcecie być lepsi, a wy nawet mówicie... To ja do was tak mówię pierwszem, a wy potem do mnie. No, wy nawet nie macie własnych tekstów, tylko musicie po mnie poprawiać. Aż tak jesteście beznadziejni życiowo. I intelektualnie, i umysłowo. Dziękuję bardzo, Estelle. Będą, ale to wieczorem pewnie, bo o tej godzinie nic się nie dzieje. Chyba że wbijemy na popularne i ponownie, no to tak, nie? A jak nie, to dopiero wieczorem walczymy. No tak, no bo wiecie, widzicie już sami, że... Dzięki, Ewuś, co tam w ogóle u ciebie? Dziękuję bardzo za pączka. Nie ma, nic się nie dzieje o tej porze. Ale jest nasz Smurfik, widzę. Dzięki bardzo, Sara. Mamuśka, czy dwa się ma? Siema. No dzień dobry. Siemka. Co tam? No co tam, lalka? No ty się odpaliłeś chociaż na chwilę. Ja się odpaliłem. Ja mam 50 polubień. Tak mówię, kurczę, dobrze, że wpadł. No, bo ja, no, ty akurat lubisz, nie? O tej porze czasami. Ja lubię, no, ja mam więcej energii tak po południu. Tak, ja właśnie wolę wieczory, nie? Chyba że po prostu bronimy popularnych, to wtedy działam praktycznie. A, okej. Ale jak już wypadnę, bo wiesz, dzisiaj wstałem o 12 w nocy dopiero, znaczy południe prawie. Więc mówię, nie no, dramat. Dzięki bardzo, Sara. Ja bym nie dał rady tak cały dzień na TikToku, na live. Wiesz co, bo to jest tak, nawet jak masz te dobowe, nie, to stoi za coś, bo musisz non stop być. Bo wystarczy, że cię ma 2-3 godziny. Dziękujemy, no to jest właśnie coś za coś. Tak, dokładnie. Joasia, no. Hejka, dziękuję za serduszko. No minęły 3 tygodnie. Kacper zaraz wraca w piątek, zajebiście. Hejka, Nicole. Co za Kacper? No mój chłopak. A to gdzie on wyjechał? No nic nie wiem, dziękuję, Sara. Do pracy na 3 tygodnie. A, to gdzie, no, że tak na 3 tygodnie sobie tak. Piątek wraca, 3 listopada jadę z nim już. Hejka, Alicja, cześć kochana. Ale to gdzieś tak już na dłużej? No nie, no na inwentaryzację tylko. Na 6 tygodni, potem wracamy znowu i potem już w styczniu. Aha, ale to jest gdzieś za granicą? W Niemczech, no. Okay. Liczysz produkty w sklepie Netto. No jasne, tylko no, ja bym nie wiedział, że tak za granicą można sobie na 3-6 tygodni, no. No przez firmę polską. No rozumiem. Możesz się zapisać na wyjazd i sobie jechać po prostu. No. No, ja to muszę, no, ja to wiesz, do Holandii, ale już muszę robić bardzo grubo. Dziękuję bardzo, Sara. No. Hejka, mamy... Marcin. Można. Dzięki bardzo. No, ja już na długo, dłużej. No. Ale wiesz, wy tutaj, wiesz, żyjecie w Polsce, macie pracę też, wiesz... Macie też jakby, wiesz, inne potrzeby, więc to jest też inaczej, nie? No. Ja tam w ogóle bym nie wyjeżdżał, ale jadę tylko dla niego. Tak to bym nie pojechał. Boże, jak to miło. No, ale jest taki cukier. Ale dobrze, fajnie. No. Bardzo lubię. Tak. Misiaczki, jedna różyczka. Ej, przede wszystkim, co odpalam rano TikToka, kto jest w DC? Smurfik. No dzień dobry każdej gości. No, zawsze mi się piosę wysiadasz. Super taka decyzja. No Alicja, fajnie, pojadę. Ja pozdrawiam również Humorek. Dzięki bardzo. Również pozdrawiam ciebie, całą rodzinę. Szybko zleciałem i jest na dobra. No tak, Joasia, już od pierwszego dnia ten skrót. Jak się widzimy, Sarako. Dzięki bardzo, miłego dnia. Dzięki bardzo wszystkim, dziewczyny, Żyletka. I tutaj dzięki. Cześć, princesa, Żyleta. Dzięki bardzo. Moja Alicja. To drużynki. Wysyłamy. Trzeba przełamać lody. Dziękuję, Alicja, za ten, za różyczki, kochana. Misiaczki, galeria do zrobienia!
Kani, Założyłem się z kolegą wczoraj. Natalia, co tam to jakiś ten przerywnik mojej ulubionej piosenki? A nie znam takiej. A co to za tytuł piosenki? Natalia, dzięki bardzo za rozumkę. Nie znam takiej, Natalia. Jak to? Podaj mi ten wykonawcę i tytuł. Hejka, Szymon. Siemanko, misiaczki. Dzięki. Natalia, Julia, podaj mi tytuł piosenki. Kto to wykonuje? Natalia, Julia. Bałbym się ciebie. Jak patrzę na twoje profilowe, to wyglądasz gorzej niż Godlewska. Dobrze, Alicja. Miłej pracy, kochana. Pozdrawiam serdecznie. Zdrowie twoje. Marcin. Natalia, Julia. O, pozdrawiam serdecznie mimo wszystko. Naprawdę nudna jesteś. A wymyślisz coś lepszego? Jak wymyślisz, to Natalia, Julia, wróć. Na razie jesteś nudna. Zmień płytę przede wszystkim, bo to już jest nudne. Laura, ale ja też nie widzę wszystkiego. Nie weszło pytanie, skarbie. Marcin, ja dzisiaj nie piłem wódki. Wczoraj się napiłem, no. Wczoraj od 11 wódkę piłem. Nikt nikogo nie wyzywa. Dzieciaki, no. Dobrze. Nie, że pomiłeś skarbie osoby. Laura ER, nie weszło pytanie. Nie widzę go. Musicie patrzeć, czy wam nie blokuje i nie filtruje TikTok w ogóle czatu, bo wy myślicie, że wszystko wlatuje, a to tak nie działa. A wyłączyłeś filtrowanie? Ale nie widzę pytania, nie weszło. Także musisz to jakoś napisać inaczej trochę, jeżeli chcesz jeszcze raz zapytać, bo nie ma. Hejka, Anulka, cześć. Dziękuję Kokosia Observation, również oddaję. Miłego przednia. Nie stanie mi po energetykach, co wy gadacie? Ale nie rozumiem pytania, gdzie miałem być, bo jeżeli sugerujesz, że miałem jechać przez całą Polskę, to nie byłem. No. Ale u siebie, tak na cmentarzu, zapalić tak ogólnie, gdzie jest dla takich wszystkich ogólny taki ten, że gdzie się pali. Często tak, byłem w piątek, no, z koleżanką i kolegą. Co tam, baby, mówisz, jeszcze lecimy tutaj, czy nie uciekasz mi? Jeszcze jedną? Jeszcze kurwa 20 z tobą. Który to dziś? Drugi dopiero. Paweł Energetyk, drugi. Nie wiem, jak to się nazywa, ale... No nie mogłem jechać. No ale planuję, no teraz to już nie wyrobię się, ale... Walczmy, walczmy. Będę na urlopie, to myślę, że tak, jak najbardziej. Walczmy trochę. Kajka. Brakuje nam w galerii misiaczki, żeby wygrać z Arturem. Dziękuję bardzo, kochani. Dzięki nam. Dwa wieloryby i odrzutowce. O, chętnie przyjmiemy wieloryb. Założyłem się wczoraj z kolegą na TikToku, kto pierwszy zrobi całą galerię. Do końca tygodnia wygrywa kotka Leonka. Bo. Tak. Olivia, dzięki. 23 listopada i strzelec, znak zodiaku, no. Szymon, dzięki. Hejka, Oluś. Siemanko wszystkim, siemanko. Dziękuję MM za obronę. No właśnie, dziwne. Myślę, że właśnie... Znaczy nie, no może nie tyle, co się czepia tutaj koleżanka, bo w sumie miła jest, no pyta się po prostu, nie? Jakby nie robi wyrzutów, ale dzięki i tak za wsparcie tutaj MM. Monia, dziękuję za serducho. Olis, dzięki za serducho. No tak, dlatego mówię, że grzeczna jesteś, no luz, ale, dobrze, ale też dzięki bardzo, że ktoś się za mną stawił. Olis, dobrze, odpaliłem się na chwilkę, po prostu. A gdzie lecisz potem? Jakie plany na dzień? Czy takie... O 15 będę robić ciasto na leśniki. Ulela, dobra. Ja tam szpiguję. Warszawka jesteś, nie? Czy nie? Ja z Warszawy? No, a skąd? Z pod Wrocławia. Ja pierdzielę, no to my się musimy widzieć, no. Koniecznie. Ja z pod Wrocławia, no. No to... Jelenia Góra albo Wrocław się widzimy. Jelenia Góra. No będę chyba 29 w Zielonej Górze albo w Poznaniu. Nie wiem jeszcze. Nie. Bo ja akurat mam być we Wrocławiu, bo dzień przed wyjazdem mam być. O. Nie wiem co dzisiaj. A nie, co jest tylko pół godziny. Kapuśnia ze słodkiej kapusty, bo ja nie lubię. O, już to otwarcie, jak chcesz, to się będzie wyłączyć później.
Tak. Oluś na bombie. Bartuś, powiem ci tak, ja już mam kogoś, no a po drugie Smerwik to on za mąż wychodzi, albo nie wiem, hajtasz się, nie wiem kto tam co. Bo ktoś ja mówi, jeszcze nie za mąż. Bo wiesz, już nas swatają tutaj, no, a ja mówię, że ja też już mam kogoś. No, no ale no, wiesz, jak byli wolni. A zawsze możemy żyć w czwórkę, nie? Też tak. Nie, nie, ja nie lubię. Ja też nie, co? To jestem zazdrośnica taka, że to jest hit. No. Samemu, jak jestem sam i na nikim gdzieś tam jest, to jest okej, okay, to naprawdę lubię zaszaleć. Nie ukrywam, że po prostu hit. No. Ale po prostu, a już wytwaniałem mi obcy numery. Ale po prostu wiesz, jak już jestem, wiesz, z kimś i gdzieś mi na tym zależy, jestem zapatrzony jak obrazek, to jest, wiesz, zmiana 360 stopni w ogóle, wiesz. Nie, no. Absolutnie. No. Hejka, to, nie, to jest moje, już nie podchodź i w ogóle, bo pogryzenie. No. To ja mam podobnie chyba. Niekoniecznie, Bartuś. No. Kani, nie śpimy, zwiedzamy. Ale fajnie, że przynajmniej po 14 godzinach dalej jesteśmy w tym samym rankingu. Popularnych? No, bo byśmy na 38, ale nie wstałem rano, nie? Trzeba było ale jesteśmy na 9.6, ale to bym musiał teraz, wiesz co, kwitnąć chyba normalnie do 20, nie? Popularnych to ten, to trzeba dużo serduszek i w ogóle, tapów, serduszek. No właśnie, no. Pani, tapy stoją w miejscu, dziękuję bardzo Natka, no, to nie by słabo. Ja muszę to przypominać, bo niektórzy myślą, że jak raz wysłali drużynę, to że wiesz, na resztę życia, a to tak nie działa, kochani, raz na dobę, pamiętajcie. Jeżeli ktoś nie wysłał od 24 dzisiaj do teraz, może wysłać te pomarańczowe serce dokładnie. Tak, jak tutaj. Dziękuję Natalia i dziękuję tej drugiej pani, dziękuję Iga. Dzięki Moniu. Co tam Monia w ogóle? Także jak najwięcej sobie przemarzysz. I przebijemy nawet właśnie tutaj, jakbyśmy uzupełnili wszystkie cele, kochani, z tych tyle. Byłoby bezpiecznie. Zawsze ta godzina, półtora, byśmy sobie mogli zrobić przerwę, jakbyśmy myślę nie wypadli. Zbieramy się szybko, 10 sekund, No kochani, bronimy Winsu, bo też zbieramy rękawice. 10 sekund! Tutaj, kochani, Mamy jeden, to lubię, jeden. To lubię, kochaniutki, nie? Do samego końca nie wiesz kiedy, co, jak, nie? No. Emocje takie, że ja pierdzielę. Normalnie, no. Właśnie widzę, aż ci bryknął w górę z karby, bo widzę to po swojej minie. Nie? Oczywiście. Co tam, Oski, piszesz ciekawego? Cześć w ogóle. Ty tam, Oskar, pisał coś? Ja mam, ty teraz nie. Nie, ja wiem, o co chodzi, ale ja nie oczekuję, wiesz. Mamy duży team z Harmony, nie wiesz o co chodzi tutaj, wie. Siemka Arch, ty siemka Mortko. Lubię Rosół, tak, lubię Rosół, ale ostatnio już mi po prostu, nie wiem, kiedyś bardziej niż teraz, wam powiem szczerze, ale bardziej jak już to z lanymi kluskami, to tak. A ja na odwrót, kiedyś nie lubiłem Rosół, a teraz jem cały czas. No. Jak to nie jest, Oskar? Marcin, dzięki za bransoletkę. Ach, faktycznie to jest Armin, zapomniałem, no tak, bo no to nie jest za nasz języka. Ja jeszcze mam z tego Red Bulla. 3 kupiłem. Co ty tak żłopiesz te Red Bulls? Bo musiałem się jakoś powiedzieć. Nie zwróciłem uwagi, bo był wcześniej Oskar, wiesz? Jak się więc myślałem, że to jest on, nie kliknąłem. No, ale niech będzie. Co tam, Alvin, u ciebie? Ciekawego. Dzięki bardzo, Kansandra. Lubisz tak mówić? Dalej. Cześć, Marysia, 4 Avento, siema, co tam? Dzięki bardzo, o właśnie, dziękuję pięknie. Z Gosią się łączysz? Z kim? Tą Gosia Misia. Ta szurnięta, pierdolnięta. Z tą No Names? Nie. Wiesz co, kiedyś ją tak z Moniką Tajemniczą, jeszcze świętej pamięci tutaj... Leczka, dziękuję. Puściliśmy w kręgi, ale bardzo szybko stwierdziliśmy, że to nie jest nasz target, ale na szczęście dziewczyna póki co odpuściła ponad tygodnia, także chyba doszło do niej, że social media to nie jest jej bajka w ogóle. Ona zaczęła ten
live'y odbite ze mną. Ona się kiedyś we mnie zakochała, po wszystkich live'ach latała i że mnie kocha. Ona w każdym gejszu się zakochała. Chwilę we mnie, potem miała mnie za przyjaciółkę, potem był Chris, no. Chris, potem był taki most. Wszystkich, ona zawsze. Cześć Szymon, dziękuję bardzo za takie urocze przywitanie. No, pamiętam to. Ale ja nie wiem, co ona miała, że ona wiecznie zawsze w gejach się kochała. Niby laska, no, ja nie rozumiem, to jest naprawdę jakiś dziwny fetysz. Daj spokój, nie? No, chyba, że ona była kiedyś mężczyzną, a nie wiemy. To jest bardzo możliwe. Nie, chyba nie. A skąd wiesz? Wygląda na taką, chociaż ona zawsze mi wygląda na taką tanią katechetkę, nie? Upośledzoną. No, McDonald's robiła. I zajęczy wąsik brakuje. Moja kotletka miała taki zajęczy wąsik. I kozią bródkę. Dziękuję bardzo wszystkim, kochani. Jeszcze tutaj trzy różyczki. Rafał, dzięki za suba. Co tam Lovelasik mój? Co tam? Dziękuję bardzo. Arek, dziękuję. Miseczki jedna... Ile? Kurwa, trzy różyczki jeszcze, o Jezu. Mateusz Miętowy, jeżeli mi nie napiszesz, po co tutaj wchodzisz, to dostajesz bana. Sorki. Bo raczej się nie lubimy od dłuższego czasu i nie rozumiem, czego tutaj szukasz. Zgubiłeś torebkę czy błyszczyk? Zablokujcie to konto. Tajemniczy Mateusz. Miętowy, czekam chwilę. Jak nie, to dostajesz blokadę i nawet go sama sprzedam, jak skończę live'a. Osobiście cię wyszukam, bo przecież wiem jak. Więc albo się przywitasz, a jeżeli masz złe zamiary, to po prostu cię blokuję. Albo cześć. Albo mi powiesz, o co ci chodzi. Dziękuję, Adrian. Dziękuję, Rafał. Nie martw się. No ale nie rozumiemy osób, po co przychodzisz, skoro nie możesz na mnie patrzeć. Nie rozumiem tego. No. Siema. Kochani, przypominam, kto tutaj nie wysłał, więc masz 3 sekundy. Jak nie, to po prostu po live cię blokuje i tutaj już nie masz wjazdu. Dziękuję. A u nas nie ma hejt. U nas jest tak, że jak ktoś przychodzi, coś hejtuje, to ja od razu blokujemy. Po prostu, że nawet jedna osoba nie może nic napisać hejtu żadnego, ale u ciebie to pewnie więcej, nie? No a jak ty to robisz, że tak, bo u mnie to dużo wchodzi, no. U mnie żadnego hejtu nie ma, nic. A jak ktoś przyjdzie, coś napisze, to od razu dostaje bloka i już więcej nie przychodzi nikt. No. Ostatnio przez 4 dni nie było ani jednego hejtera, ani jednego. No. No chyba, że mnie znajomi tutaj cisną, ale to znajomi to chuj. Tak, no wiem, wiadomo, cześć Algolot, siema. Tak, no wiadomo, jak znajomi to znajomi. No. I z tego się Alicja, to jest właśnie taki fans, no. A nie, to jest Oscar prawdziwy. Wiesz co? Bartosza też blokujcie od razu, ja zostanę hejterem. Marcin, ty możesz. David, nie. Dlaczego? Bo nie stać się na moje rozrywki, skarbie. No po prostu nie. Musiałbyś pół życia na mnie. Trzymajcie się, kochani. Zajemnie słońce do wieczora, mam nadzieję. Cześć, miłego ziomka. Bardzo go lubię, nie? On po prostu jest fenomenalny. Jest tak pozytywnym człowiekiem, tak dobrym człowiekiem, że po prostu, szczerze, jak nasz Smurfik, życzyłbym sobie tylko takich ludzi. Naprawdę, to jest bardzo dobry chłop. Bardzo widać dobry człowiek i życzyłbym sobie takich ludzi tylko w swoim życiu. To naprawdę petarda by była. Trzeba kiedyś live... No właśnie to w ogóle nie wiem. No streszczaj się, bo ja ostatni tydzień robię live'ów. Ale nie, Oskar, że mam dystans. Ja wiem, mnie też to w sumie z jednej strony rozbawiło, ale udaję poważną, ale no... Wyszło mu to. Dziękuję bardzo serdecznie. Co tam, Matthew, figura u ciebie? Że do nas dołączyłeś. Co tam? Spoko, że no... Jakby to, ten teges, szmeges, bajeres. No, dzięki w sumie za wczorajszy też live. Był całkiem zacny, spokojny i oby takie były zawsze. A widzę, że no, katar ma mi w ogóle, też mi zaczyna coś tam ten, no. Widzę, że migdałek, ale konserwuje się saszetunią, wiesz, Gripex i te sprawy, Amol, ale no jest taka pogoda, a nie inna, no. Tak krąży nad każdym gdzieś to przeziębienie, no. Także nie czuję się w formie, ale no wskoczyliśmy, dziękuję Mila, wskoczyliśmy znowu na popularne Bronimy, nie było nas tylko 3 godziny. I to zobowiązuje trochę posiedzieć, nie? Tutaj, do której robiliśmy, Oskar? W 1:30?
koło drugiej skończyliśmy, a do trzeciej robiliśmy na Bigo. O, no, praktycznie tak, house, no, do drugiej. A, faktycznie, bo mnie prosili. Dziękuję, Awen, to co tam u ciebie? Miłego popołudnia ci życzę i w ogóle, i w ogóle. To nie jest nowe konto już, skarbie. My mamy szalony Matty Queen, szalony Matty Queen, szalony Matty Queen zapasowe. I mamy trzecie otwarte takie, bez filmików, ale to wam potem udostępnię, które jest moje. Mm. Bo jedno nam niestety spadło, może kiedyś jeszcze wróci, bo kolejne jest odwołanie, czekam na nie. Więc dziękuję bardzo Inka za obserwację. Ja zaraz wracam, by zobaczyć co tam z tą zupą się tam dzieje. Ja zaraz przyjdę, ok? Dziękuję Januszku, ja ciebie również, lowki, lowki. Szukam nas, a kiedyś bałam się dziś, wygrywam na stole, a ty tylko patrz, jak lecę na miasto. Teraz tylko tyle, bo mnie głowa jest jasno. Znowu sięgam gwiazd, a ty nie możesz zasnąć. Kiedyś bałam się, za daleko to zaszło. Zapomniałam, że mam do dziś czego pragną. Dzisiaj tylko ci robię, mała jest jasno. Znowu sięgam gwiazd, a ty nie możesz zasnąć. Teraz każda mnie pyta, chcę wejść do mojego życia. To Matty Queen, to Nikita. Nie pasujesz tu, więc znikaj. Nie powiedzieli moim, to nie dzień. Nie robiłem za to nic. Znowu naszedł, doszukując się zamiarów złych. Myśli, że to była gra, że udaje, a to ja. Na zakręcie z ulotnych kłamstw szukam nas. A kiedyś mało się dziś wygrywam na sto. A ty tylko patrz, jak lecę na miasto. Teraz tylko przyjemnie głowa bez jasno. Znowu sięgam gwiazd, a ty nie możesz zasnąć. Kiedyś mało się, za daleko to zaszło. Zapomniałem, mam tu coś, czego pragną. Cześć Ania Kacz! Znowu sięgam gwiazd, a ty nie możesz zasnąć. Ej, wiecie co kochani, w ogóle, o właśnie, miałem wam coś też powiedzieć. Ej, cześć Aniu, miło, że wpadłaś po XXX czasie. Co tam dobrego u ciebie? Ja nie wiem, co wy zrobiliście Adrenowi Błaszczykowi, ale on usunął znowu wszystkie, jak powrócił na sekundę, oczywiście on fajnie mu nie groził, nie? Aczkolwiek on się bawił jak kucharz się bawi, więc trochę mi go szkoda, bo on jest nieszkodliwy. Co wy takiego mu zrobiliście, że on usunął dzisiaj TikToka? Bo konto nie istnieje. Co wy tam hejterzy mu odpierdzielaliście wczoraj, bo on coś tam mówi, że ktoś do jakiejś straży dzwonił? Praca, remont. O, jakiego ślubu? Powiedz, że twojego w końcu. Jaka nuda. Do ślubu przygotowania to nudy. Przecież to jest najpiękniejsze, co może być. Wziąć z kim ślub. Adrian Błaszczyk, co wy tam nadpierdzielaliście wczoraj, kochani? No to gratuluję. Oh my god. W końcu wychodzisz za mąż. O, ale zajebiaszczo. Uwielbiam takie momenty. Sztos, kochani. Jaka nuda, co ty gadasz? Najpiękniejsze, co może być w życiu, to wziąć ślub z kimś bez kitu. Hej! Przyjacielskie lato. Czy wiesz co, jak będę ja już sobie z własnymi piosenkami koncertował, to myślę, że będę też wracał do tego utworu. Mhm. I do koniec miłości, pewnie. Zawsze to było jakiś początek mój. Ja pitole, ale super, to cieszę się bardzo, gratuluję. Kochani, no nie ma nic piękniejszego jak wziąć z kimś ślub. Uwielbiam I Love Nets. Ten młody, kto to jest młody? Nie rozumiem od śpiewania. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Widać. A nie, o, nie, Błaszczyk Adrian, ten co z Moniką, tej mi świętej pamięci był w związku. No Adrian Błaszczyk z Łodzi. No nie, on nie śpiewa. Ten, który myślał, ten, który twierdzi, że w polityce, w politykiem jest.
No ale szkoda mi go trochę, bo on na chwilę wrócił, wykupił sobie te 1000 zł, bo on, znaczy on mi mówi, bo to, że mam taki hejt, że ja chyba usłyszałam wszystkie szalone media. Mówię, nie poddawaj się, bądź twardy. Zobacz, jak my mieliśmy z Moniką i ja mam do teraz. Patrzę, kurzba, ty. Patrzę, konto nie istnieje, no na pewno mu nie zbanowano, bo... No. Dziwny koleś, naprawdę nie umiem go ogarnąć, no ale widocznie show biznes nie jest dla niego, bo to jest tylko dla twardych zawodników. Nie, nie lubię się. Ale życzę mu zdrowia. Zgoła. Krzyż ponad. I się przekonaj. Jestem takie młode. Tobie teraz szkoda. Idę. Zupełnie, no dokładnie. Cześć Marysiu. Że to była gra, mówią. Jedna to ja. Sama na zakręcie złoczne kłam. Słuchała nas. Nie, bo ja będę jak Nikita Magikor. A ty tylko patrz, jak lecę na miasto. Teraz tylko chill. Znowu sięgam gwiazd. A hejterzy znów patrzą. Za daleko to zaszło. Zapomniałem, że mam to coś, czego pragną. Dzisiaj robię glow-up, jest jasno. Znowu sięgam gwiazd, a hejterzy znów na dno. Teraz każdy mnie pyta, chcę być do mojego życia. Tomati Queen, Tomati Queen, nie pasujesz tu, więc znikaj. U mnie, bo widzieli w mojej dłoni drink. Natrafiłem, nie mówiąc tylko nic. Szuka droga znowu na szczyt, doszukując się zamiaru złych. To była gra, mówią, że udaję, a to ja sam. Na zakręcie złą. Ja nie mam zębów z przodu. Wszędzie mam. Tylko mam delikatnie o milimetr dłuższą jedną jedynkę od drugiej. To jest delikatnie. No i widzisz, i dlatego, Gosiu, mam przerabiane zdjęcie, jak nie mam zębów. Mam swoje wszystkie, dziękuję. Jest jasno, usięgam gwiazd, a ty nie możesz pasnąć. Za daleko to zaszło. Czekaj. Grażyna, czterech obserwujących chce mi tutaj dosrać. No dajesz. Naprawdę? Ale ty jesteś wybitna i twórcza. Boże, jaka bystra, jak woda w klozecie. Z mordką jak pęknięty, kurwa, sedes i deska klozetowa. Powiem ci tak, Grażynko, wiesz co, masz mordę jak chłodnica od malucha. O, halo? Siema. Robimy bitwę? A możemy, pewnie. Oczywiście, że mogę być, Błażejku, dla nich mogę, no nie ma problemu. As the queens, the wonders. Naprawdę, ar. No pewnie. Nie ma problemu. Kochani, wiecie co? Jestem już na etapie takim w popularności, w ogóle w fejmie. Także naprawdę nie ruszają mi te teksty serio. Trzeba być mądrzejszym i nie wolno się zniżać do poziomu. Kochani hejterzy, nie jesteście na moim poziomie, broń Boże. Absolutnie, żeby w ogóle... Wy się cieszcie, że w ogóle czasami wam odpowiadam, bo nawet nie zasłużyliście na odpowiedź ode mnie. Dziękuję bardzo. A czemu nie? A czego się, koleżanko, śmiejesz? Tak ze mnie, czy tak nie? Czy to taki nie. Przypadek? A to super. A w ogóle jak tam dzień ci mija, Natalia? Nie, wróciłam... Wróciłam ze szkoły. Okej, dobra. Czyli klasyczek. Siema Mateusz Bania, co tam u ciebie w ogóle? Patrz. Nie było cię wieki dosłownie. No widzowie moi, kiedy wyjazd był? Za tydzień. Dziękuję. O, Katarina, odnalazłaś mnie. Dobra, witam ponownie w Mine Teams. Matykuję. Dziękuję bardzo, Moniu.
Ja wiem, że będą zawsze wyzywać, czy tajemniczą Monikę Świętej Pamięci wyzywali, czy mnie, to jest normalne. Także zawsze będą wyzywać, bo po prostu myślą, że ludzie będą w to wierzyć. A to jest tylko ich wyłącznie jakby sprawa. Także Natalia, nie wierz w to, co tam ci wypisują hejterzy, bo są bzdury wyssane z palca. To są chorzy ludzie psychicznie, to już ci mówię z góry, którzy potrzebują zakładu psychiatrycznego i to w trybie ekspres. Waldę tu ciebie, wiesz co, za 200 zł, wiesz, tam bierze czasami, za rogiem żabsy. Dziękuję bardzo, Monia, dzięki, dzięki, i w ogóle za koronkę, dziękuję pięknie, dzięki dziewczyny, kochani, mamy trzy łyżeczki, i dzięki bardzo, jesteś świetny, trzymaj. Oczywiście, że tak, nie przejmujemy się ludźmi, absolutnie, musimy być silniejsi od nich, oni będą prowokować, szczypać, ale nie dajemy się. Także mówcie do woli wszystko, co chcecie, naprawdę przyjmę to na klatę, na banks, kochani. Jakby Doda miała wszystkim odpisywać, bo jej pocisną, no to sorry was bardzo. Ona w ogóle nie odpowiada hejterom, bo ona doskonale wie, że to nie jest jej poziom intelektualny, ani osoba godna w ogóle poświęcania uwagi czy dyskusji. Także trzeba po prostu olewać większej rzeczy. Dziękuję, Robercie, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie tu wszystkim. Kto to jest Doda? Doda Elektroda, ja. Wiruś, nie rób sobie żartów. Mamy razy dwa, kochani. I ktoś jeszcze nie wstał drużyny członkowskiej, bo ponownie dziękuję bardzo, Mariola. Co tam w ogóle? Pięknie. Dziękuję bardzo, Darcik. Jasne, staram się. Ale za co mnie przepraszasz, Milek? Nie masz za co, no co ty? Słońce. Dziękuję, Darcik. Za kawusię, No a za co mnie przepraszasz? Nie przepraszaj, możesz, bo zaobserwuj mnie, to będzie miło. Nie masz za co. No, Olga o tej porze, a mam z reguły 300-400. Widzisz, powiem ci tak, nie zwracam na to uwagi, wiesz dlaczego? Po tej godzinie poleć sobie inni nie mają zdecydowanie więcej, jakoś im nie ciśniesz, także nie przejmuję się tym. Dobrze, że ty byś miała pewnie jedną, w porywach do dwóch o tej godzinie, także no, dziewczyno, skończ. Weź dziewczyno, w ogóle co opowiadasz. Oczywiście, że tak, zmiana, dziękuję bardzo. Oczywiście, lecimy do przodu, no, oczywiście, że zmiana, ale dla niej mogę... Ona mnie napisała, że wyglądasz jak Waldek z Kiepskich. Powiem, wiesz co, udam, że tego nie słyszę, zachowam klasę. No a wiesz co, a u mnie napisali, że wyglądasz jak Plastuś. Co? No i wyglądasz jakby ci twarz przetopili betoniarce dziwnie i masz troszkę dziwny nos, jak świnka Piggy. No. Chyba świni nie widziałeś. No nie, no tak piszą u mnie, wiesz, więc to nie wiem, to nie do mnie, kochani, pretensje, Natalia, tylko chyba do moich widzów, wiesz, jakby, no, to do nich pretensje musisz mieć, nie do mnie. Przykro mi bardzo, skarbie. No ale najwidoczniej, wiesz, no, coś musi być w tym krzty prawdy, skoro tu pisze mi tak 20 osób, także, kochana, musisz pomyśleć nad chyba plastyką. No. No pa, nie wytrzymałaś tej presji, wiem. Mówiłam, że z królową się nie igra. Dokładnie. Ja nie jestem Queen. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne skarby. Widziałam, że jestem Queens. Kocham was, moi fani, kocham moich sympatyków, wielbicieli i nigdy we mnie nie złamcie. I dziękuję wam wszystkim w ogóle za wszystko, co dla mnie robicie i za to, że po prostu na tyle osób wybieracie to właśnie mnie i mi zaufaliście. Także ze mną się nie tańczy za długo, powiedziałam. Naprawdę, Grażynko, dobrze, że ty nie masz. Dokładnie, dokładnie, Estel. A kto to jest? Klucha. O, proszę bardzo. Oddaję obserwację. Karolinka, hej, hej. I powiem wam w ogóle, skarbeńki wy moje, że gdyż iż ponieważ, bo potem popromuję taką bardzo fajną dziewczynę, Lili. Ona jest z Białorusi, ale Lili, ja gdzieś tam sobie tak nagrywa dla siebie ten
teraz ma szansę właśnie być jej premiera po kilku latach dobrych. Premiera i singla w końcu gdzieś tam, chociaż ją puszczą w radiu Rzeszów akurat, o dziwo. Potem ją też muszę popromować, bo to bardzo sympatyczna pani, także zapraszam też, bo zapomniałem, że ona była DJ-ką w ogóle u nas w LGBT klubie, tam gdzie ja z Chrisem chodziłem, właśnie w Łodzi w Ganimedesie, i ona taka właśnie bardzo fajna dziewczyna, ale ona tak bardzo zawsze też chciała na muzyce się skupić. Ale jakiej imprezie, Kisio? Cześć, tajemnicza próchnica. Fajnie, szkoda, że mnie tylko wyzywasz. Bo to jest prowokatorka. Okej, okay, dobra. A nie ma problemu. Sympatyczna była. Która? Ta klucha? Czy ta, co przed chwilą została zmiażdżona? Jezu. Liliana, a Liliana, tak, o, to super, bardzo, o, sorki, bo już nie, no, tak, tak, bardzo fajna. Mhm. Dawajmy bitwę, nie ma na razie z kim tutaj robić tej bitwę. Kto tu jest wolny? Andrzej, bo, Bojmikos, kurde blacha, Bojmikos jest zajęty. Księżniczka Marko, nie wiem, kto to jest. Była współgospodarzem. Nie, bo tutaj nie ma, kochani. Tu musimy być grzeczni. Teraz każdy o mnie pyta. Poczekamy na Bojmikosia o tej godzinie. No, poczekajmy na niego. Kto napisze tam z zaufanych osób do Bojmikosia, bo wczoraj mu w nocy obiecałem, ale z tym Damiankiem naszym sympatycznym, bestii, długo robiliśmy się, nie doczekał chłopak. Napiszcie do Bojmikos przez 3S, że jak coś, jak skończy, to żeby się połączył, dobra? Dzięki z góry. Nie, ale wchodzi tutaj i dlatego się pytam, czego tutaj u mnie szuka, czy zgubił torebkę, czy błyszczyk, czy lakier do paznokci, bo nie wiem, no jeżeli ja kogoś nie lubię, nie mogę kogoś patrzeć, to raczej omijam jego live'a. A to jest taki atencjusz, aby coś wyłapać, coś przerobić, nagrać, żeby po prostu swoim żywicielom ze spermopijek tam potem, wiecie, przekazywać dalej do dzioba, żeby ten, no... On się krył tym, że, bo może i ma swój biznes, może i ma kasę, więc on się krył, że jest taki bardzo skromny, neutralny, wiecznie chory, poszkodowany, wiecznie uciemierzony, współczujcie mi, ale jestem bogaty i każdy go trzymał, bo wysyłał drogie gifty, a to tak naprawdę hejtus jest. Nikt fajny, nikt jak widać zaprzyjaźniony, ani tak. No ale ktoś, kto się przyjaźni z Hermesem, nie może być dobrym człowiekiem, no nie czarujmy się. Ale whatever. Poczekamy sobie na ten. Kochani, jak coś, to bronimy. Od DJ Kasiula, ale opublikował film. Kochani, jak ktoś nie wysłał, kochani, bardzo bym prosił, żebyśmy nie wypadli z rankingu. Nawet jak nie robimy tego, bo widzicie, jest kiepska godzina, ale no, powróciliśmy po 14 godzinach, znowu jesteśmy wszyscy na samym TikToku, widzą nas. Ale kto nie wysłał drużyny Czukowskiej, jak mogę prosić serduszkami albo czymkolwiek, tutaj mam uzupełnianie celi. Jak śpiewamy czy coś, czy gadamy, bardzo bym prosił wedle jakby możliwości, bo wiadomo, nie każdy może, bo jest różnie w życiu, ale uzupełnijmy te trzy cele, to będzie mi bardzo miło. Mogę prosić, dziękuję Natalia. Wieczorem, wiadomo, wieczorem jest zawsze grubo, wieczorem zawsze są bitwy non-stoper, więc wiadomo, też poczekajmy do wieczora. Nie męczyłbym was, ale jak już skoczyliśmy ponownie na popularne, to warto by było coś. Dobrze wiesz, są kłopoty, trzaski, bywa stres, ale wspólnie mamy ten sam cel, pachnie cudnie, skóra delikatna i ona zna mnie, wady mam, wiem. On zna mnie. Ciebie pragnę, coraz bardziej. Coraz bardziej. On zna mnie, wady mam, wiem. On zna mnie. Ciebie pragnę, coraz bardziej. Coraz bardziej.
kiedy już mam cię dość. Tak dość, tak dość. I nie odkrywaj. Czy nas kolejny raz. Siema. Wybuchowy charakter, nie odpuszczę. Nie bój się, jej uśmiech rozbraja mnie. Ma gust, ma szyk, ma styl, ma gdzie. Ona zna mnie, wady mam, wiem. A on zna mnie. Ciebie pragnę coraz bardziej. Coraz bardziej. Ona zna mnie, wady mam, wiem. A on zna mnie. Ciebie pragnę coraz bardziej. Coraz bardziej. Nigdy mnie nie pokrywaj. I kiedy już mam cię dość, tak dość, znów dość. I nie odkrywaj. Znajdzie nas kolejny raz. Mój pejzaż, ta esencja, moje szybsze bicie serca. Mój pejzaż, jestem przeziębiony, perfekcja. Moje szybsze bicie serca. Mój pejzaż, bicie serca. Moje szybsze bicie serca. Przejść. Nie, u mnie nic nie wlatuje. Widzicie, kochani, to są te same zaczepki. Bo jestem osobą fenomenalną, dlatego mam to, jestem w miejscu, w którym jestem, mam to, co mam. Dlatego każdy myśli, że z tych hejterów oczywiście, że jak już jest zajebiście fajnie, to oni już myślą, że coś musiało wlecieć. Nie, po prostu ociekam zajebistością, tak jak zajebistość ocieka mną. Nawet po kawie porannej jestem zajebista. O każdej porze dnia i nocy jestem taka sama. Nawet po soku mogę być tak zajebista, tak jak wy nigdy nie będziecie hejtusem. I co wam pozostaje? Dalej podziwiać. Dziękuję bardzo. No trudno. No bywa. A to chyba nie jest powód, co do załamki, Alonzo. Też tak myślę, nie? Pozdrawiam serdecznie. Cześć kochany, cześć. Także panna Alicja, nie wiem, ale tobie może włos do zupy wleciał, nie wiem, pa. Także wyciągnij, nie zgaram. Pozdrawiam serdecznie, siema Łukasz, to ziomalo, powróciło. Co to się stało, że wróciłeś? Ktoś cię namówił? Hejka. Także kochani, kto jeszcze nie jest w drużynie członkowskiej, to wysyłamy, bo i Mikoś, z kim on sam jest na łączach? Tak długo. No ja wiem, on się wczoraj do mnie nie doczekał. A gdzie masz bana u mnie? Kto ci sprzedał? Kryst, nie właśnie, po co? Nie ma sensu, Kryst, wiesz? A ty leczysz wodogłowie? Bo łeb masz jak balon, z którego można wystartować na pasie startowym w London's Bridge, w samym centrum. W południe. Ja ci sprzedałem? No co ty? Dobra, stary, jak ja bym miał szukać każdego pojedynczo, ciesz się, że tu jesteś. Nie, tak teraz tylko głównie z tego korzystam, więc nie wiem, czy ono nie będzie głównym. O, pozdrawiam serdecznie, Smerfetka już lecą w obserwację. Hejka, Zuziaś, hi. Dziękuję bardzo, to miło, jak mnie nazywasz, ale jestem po prostu tajemniczy Marti. Ale kiedyś będziemy o cyto coś tam. Dzięki bardzo za obserwację, również obserwuję. Myślę, że no, jak już będziemy wydawać, znaczy jak już będą wlatywać moje piosenki, takie moje, za które ja zapłacę, za które ja będę miał w ogóle najwięcej do powiedzenia, do których, to myślę, że jak najbardziej. Dziękuję pięknie za kaweczki. Co tam, Avento? Pozdrawiam cię, przyjacielu drogi. Dzięki piękne. No i co? Będziemy zmieniać też. Chyba będziemy potem już jakiś tam zmieniać. Chyba będziemy zmieniać pseudonim. Jakiś muszę sobie wymyśleć. Nie wiem, czy Matty Quinn, czy będzie dobry, czy zupełnie inny. Wlecimy sobie już jako artystka. W przyszłym tygodniu. Hubert. To zależy. Kochani, tapujemy właśnie i jak najwięcej drużyn członkowskich i jak możemy to w miarę możliwości dobre. Życzki mamy.
To co, kochani, mamy róże za 10 i pączki. Może nam się uda te dwa cele do przerwy uzyskać, maybe. Ale no. Tak, tak, to ja Diamond. Co Diamond? Co tam w ogóle, Madziu? Cześć w ogóle, leci Observation. Niko. Ale co? To po co mnie obserwujesz, skoro masz wymioty odruchne? Nie rozumiem. Nikt ci nie każe na królową patrzeć. Kocham to. Dziękuję bardzo. Dzięki, Moniu. Dzięki bardzo i dzięki za tą piękną różę tutaj. I'm Joan. On zna mnie coraz bardziej. Nigdy mi nie pogrywaj. Są dni. Dziękuję bardzo, Natka. Dzięki bardzo. I tutaj w ogóle za pączucha. Akurat do kawki. Dziękuję bardzo. Już mi w ogóle ostygła, nie? Ja sobie zrobiłem w takim dużym kubełku, ze względu na to, że za dużo piję czasem kaw, więc stwierdziłem, że jak raz się takiej będę sączyć po trochu, to nie będę robić, bo wiecie, w tych takich tych ciemnych filiżankach to normalnie, wiecie, wypijesz na cztery łyki i za paręnaście minut mówisz, a jeszcze jedno może, a tak to wiecie, może się raz za porządnie. Dzięki bardzo tutaj też za drużynkę. No, Oskar całe życie jest, więc widzisz, Madziu, myślę, że byłaby z was dobra partia na przyszłość. Pomyślcie o tym. Także... O. Herbatkę. Potem herbatkę, no. Herbę to sobie do obiadu zrobię, o. Taka kapusta się w końcu ugotuje tam, czy nie bardzo? Jakaś twardawa jeszcze. No ty z Oskarem, z Muszkinem. Nigdy nie pomyślałabym, że mnie... Do obiadu to piwko? Nie. Nie u mnie w domu takie klimaty. No. Nie mamy planów. Znaczy, wiesz co, jeszcze z Patrykiem dogadam, bo bardzo możliwe, że ostatni raz się spotkamy w Chachu Poznań, ale ogólnie nie wiem, bo jeżeli będzie tak, że będę mieć tak tylko dzięki wam też i na TikToku na Holandię, to nie mam nigdzie, nie? Bo dla mnie jest priorytetem wyjechać przede wszystkim i ja tutaj nie kłamię. Jeżeli będę mógł sobie pozwolić na wszystko, to jest inna kwestia, ale jeżeli nie, no to nie. Tym bardziej, że widzicie, kochani, że dla mnie jest od długiego czasu priorytetem, bo gdyby tak, to bym aby tylko gdzieś wybył na jumpreskę, a nawet na krzywy ryj, jak to się mówi, a widzicie, nie robię tego, więc chyba no wiadomo, tak, że mi zależy na wyjeździe. No to zupi się zrobiła elegancko. Zupka się zrobiła elegancko. Elegancja Francja. Hej Olu, siema. Witam, witam Olcia, co tam? To ty jesteś z tego Jeleniej Góry też, czy nie? Dobrze mówię? Nie, broń Boże, mnie takie rzeczy nie practication, absolutnie mą. Zwariowana siema, dziękuję bardzo Magda za OBS. Kochani, tapujemy drużynę członkowską, wysyłamy. A kapuśniak ze słodkiej kapusty. Czyli akurat mam świeży chlebek chrupiący, to jest idealnie, nie? Uwielbiam właśnie, jak do zupy to tylko chrupiący świeży chleb, nie? Nie, już nie lubię takich, wiecie, już nie? Bo wiecie, do wieczora to już jest wiadomo, miękawy i te sprawy, ale taki właśnie jeszcze idealny
Na chrupiące jest najlepszy do takich zup, nie? Czy jak do krupniku. No, hej Ester, Estera. Ale nie ten taki kwaśny, tylko ze słodkiej kapusty jest dużo lepszy. Powiem ci szczerze, generowano. Ze słodkiej jest dużo lepszy, bo masz tej, z tej zwykłej kwaszonej, tak? A masz tą, masz dwa rodzaje, tak? Kapuśniaku. Uwielbiam, ojejku. Żeś mi teraz... Hi, hi. One match? Okej, dobra, on chyba, że nie słyszy, dobra. Tak, chyba on nie słyszy, to szkoda, ojejku. Ale zobaczcie, widzicie, ludzie z takimi, widzicie, defektami gdzieś tam i skrzydłami. I zobaczcie, są dobrymi ludźmi. Ale niestety przyciszę, bo tam dzieciaczek za głośno trochę uszy mnie bolą. Ja właśnie nie lubię. Ja uwielbiam kapustę kiszoną, czyli suróweczkę, czyli taką, wiecie, olej, czy tam oliwa z oliwy. Cebulka, marcheweczka i tak, to tak, to do jakiegoś tam mięsiwa i sosu, to tak. Ale tak z kiszonej kapusty jako zupę nie, wolę z tej słodkiej. Ale pomidorowa z ryżem uwielbiam. Ale lubię też z ziemniakami gotowanymi, pomidorową jak najbardziej, też nie widzę problemu. Uczę się jeść rybek, powiem ci tak, bo od dziecka nie przypadałem za rybami, ale staram się już jeść w miarę jakieś tam, już jakaś się trafi, ale nie zjem ci, tak wiesz, śledzia ci już nigdy nie tknę na pewno, czy jakichś takich szprot, nie, takich już z jakichś puszek, czy nie, to już nie. A sushi? Nie. Bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię sushi. Nie, po prostu w tle słychać, ale oni mają też inną kulturę, ale zobaczcie, pomimo tego, że ten pan chyba nie słyszy, to zobaczcie, sympatyczny, dobry chłop, tak? A zobaczcie, ludzie zdrowi, gdzie mogliby cokolwiek zrobić, jakby inaczej. Nie mają powodu do hejtowania, hejtują, tak? I są złymi ludźmi. Nie wiem, co chodzi. Krem z białych warzyw, czyli, czekaj, jak z białych warzyw? Czekaj, bo tego, bo to coś jest oryginalne dla mnie. Ale z jakich warzyw białych? No dobra, spory, tak? Nie wiem, z pietruszki? Selera? Te klimaty? No proszę, ładnie. Kalafior, no jasna. Ale jak to blendujesz, czy? Czy jak to wygląda? Nie, ja nie lubię w ogóle ryb na surowo, to już w ogóle, Ania, jak już wracamy do sushi, absolutnie jeszcze ten taki dziwny smak, taki totalnie już dziwny smak. No. Kochani, jeszcze jedna różyczka. Nie lubię karpia. Zjem, ale dziękuję bardzo, Moniu, ale nie przypadam. Jakie wcierki? Nie wiem. Z Axiona polecam. Cześć, księżniczka własnej bajki. Dzień dobry. Kochani, mamy razy dwa, więc no, możemy tutaj jeszcze zaszaleć. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czekaj, coś tam ma... Kalafior, ziemniak, pora, pietruszka, seler. Dobra, i jak to przy... Dobra. I jak to przyrządza, że tak powiem. Dobra, może tutaj tak ci nie wyjdzie cały przepis, więc bez sensu. Napisz mi po prostu na DM, gdzieś tam na Insta. Albo na Bigo. Dzięki bardzo, kochani. Mamy jeszcze 30, pół minuty razy dwa, kochani. Mamy jeszcze pół minuty razy dwa. Bronimy Winsów na wieczór, zbierajmy chociaż, dobra, bo będziemy mieli pewnie grubsze bitwy, więc warto mieć rękawice na wieczór. Chociaż mimo wszystko gratuluję tutaj panu, aczkolwiek nie pokazujemy dzieci do kamery. Kurczę, blaszka.
ale oni mają inną kulturę, no oni no, jakby nie wiem, jak Rumuni, nie? Z dziećmi na litość. Dobra, kochani, 7, 6, 5, 4. Siemano. No, no, właśnie zauważyłem, ale to tak u nich to nie jest pierwsza osoba, która tak robi, no. 20 sekund, czy przebijemy, w sensie takim, że no, obrońmy kochani Winę, dobrze, żeby mieć na wieczór, bo potem nie ma czasu zbierać i potem nas załatwiać będą ludzie rękawicami zbieranymi w ciągu dnia. Pozdrawiam Zuzię i Mile, pewnie, jasne, dziewczyny. Proszę bardzo, pozdrawiam. Ale ładne słoneczko, mimo wszystko. Nie, ja się cieszę, że wygrali, nie? Pewnie, że tak. Ale nie, ja to ja dziękuję, że akurat chcesz ode mnie pozdrowienia, bardzo mi miło. O, mam, aż to trzymaj, totalnie trzymaj na wieczór, nie wykorzystuj już jej dzisiaj. Dzięki bardzo. Ktoś się podszywa oczywiście pod Łukasza, nie ma problemu. Nigdy nie pogrywaj. Ale bardzo dobrzy ludzie, wiecie. Mi takich ludzi też szkoda gdzieś i... Świat jest różny. Ale zobaczcie, nie? Tutaj pan nie... Widać, że pan od urodzenia nie słyszy. I zobaczcie, i co? Jest bardzo sympatyczna. Tutaj wejdzie ci jakiś typ z Polski i cię wyzywa. Znaczy nie, ogólnie kochani, umówmy się tak, że jak inaczej, jak będziemy w popularnych po 24 i będziemy wysoko, to wchodzimy rano i bronimy. Jeżeli nie, no to zawsze kochani do niedzieli od 20 do nie wiem której. Ale pamiętajcie, teraz od dziś do niedzieli mamy zawsze wieczór 20 live'ik tutaj, dobra? Dzięki bardzo. Nie, nie sądzę. Czy w rozmowach toku to była twoja prawdziwa? Nie, właśnie nie. No gdzie? Prawdziwy był temat i powiem wam tak, że ja byłem u koleżanki, czyli u swojej przyjaciółki, a tamten czas, no wiadomo, każdy ma różnych przyjaciół, no w danym jakby wieku, tak? Innych macie w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, na studiach. No to ja się wtedy bardzo mocno bujałem z Agą. I akurat do mnie dzwonili, bo to tam jest taki etap, że do ciebie dzwonią i wypytują się na ten temat, a co tam, a jak tam, i oni po prostu na tej bazie, którą ty im odpowiadasz, ona, Ewa Drzyzga, sobie wybiera najlepsze pytania, takie, żeby były pikantne i ciekawe. I ja mówię, że mówię, no na razie, no dzisiaj nie mogę z państwem rozmawiać, bo oni codziennie tam ci, wiecie, menadżerzy z TVN, z tego programu chcieli rozmawiać tam, wiesz, wiecie, zapisywać wszystko, żeby się przygotować. Ja mówię, że dzisiaj akurat, no przepraszam, jestem u przyjaciół. I mówię, że akurat jestem u koleżanki. I tak wyszło, że mówię, że akurat ona jest no, lesbijką, nie? Aha, ej, to może zrobimy, przerobimy program, że masz siostrę lesbijkę, coś tam. I tak wyszło, że jej mama jest taką luzarą. Chyba jeszcze żyje do dziś, więc dziękuję bardzo wszystkim. Przepraszam, że tutaj... ale odpowiadam, staram się odpowiadać. I ona się zgodziła udawać naszą mamę, nie? Także no jakby... Także pół na pół było dziękuję pięknie, Natka. Pół na pół było... wiesz co, na tamten czas ja miałem bardzo fajnie, bo ja dostałem... Każdy z nas, jak na tamte lata... Po 1000 zł dostaliśmy, to spokojnie. A ze Śląska Górnego, bo do Krakowa nie mieliśmy daleko. Dziękuję bardzo, Emilka. Dzięki piękne, za serducho w dłoni. Nie mieliśmy jakoś bardzo daleko, nie? Bo jeszcze wiadomo, tak, z Jastrzębia, więc do Katowic tylko dojechać na szybko unibusem i potem wszyscy jechaliśmy, no, z Katowic do Krakowa. Ale bardzo długo czekaliśmy, bo tam naprawdę to nie jest tak, że umawiają nas na jeden... No kurwa, 3 odcinki kręcili, więc naprawdę długo się czekało, no, bo oni już sobie wiadomo, z góry kręcą tak samo jak, nie wiem, trudne sprawy, czy... Więc to tak nie było, że od razu my, tylko oni kręcili 3 różne odcinki, nie? Żeby mieć już na zapas. Nie ma chyba moderatora, a co? Do tej porze.
Ale ja nie mam żadnych z tobą nocnych igraszek. Także pomyliłeś, Łukasz. Raczej pewnie to się ktoś pod niego podszywa, bo Łukasz taki nie jest. Cześć, Magdalena. Cześć, cześć, cześć. Zablokuj mnie. O Jezu, dobra, darujcie sobie. Człowieku, to wyjdź po prostu. Serio? Ja nie widzę problemu. Nie wiem, atencji szukasz czy zainteresowania. Kochani, czy wygramy, czy nie wygramy? Dzięki bardzo, Emila. No i tu też takie głupoty wypisują. Jeszcze pedofila z ciebie robią. A bo co, bo się łączy z jakimś chłopem z zagranicy, który ma dziecko, to co mam mu powiedzieć, żeby to dziecko, nie wiem, wyrzucił do kosza, ludzie są popierdoleni. A to jest zawiść, nie przejmujemy się, bo to jest prowokacja, żebym brzydko o nich mówił. Wyrąbany mam, tak. To nie jest moja wina, że ktoś siedzi na kolanach z dzieckiem. Nie wiem, czy ja mam dziecko obok siebie? No właśnie. Dzień dobry, Karita. W ogóle nie reagować będę na to. Okej, dobra, ja lecę next. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. A jak to było? No pewnie ojciec, no ale robią ze mnie debila. To są patoszczury. Znowu mnie zaprasza do bitwy. Nie. No, oni widzę, że oni chyba z tego żyją, bo on dalej mnie zaprasza, ja mu odrzucam. To oni chyba nie wiem, tam straszna bieda w tej Arabii, nie wiem. Ja 36. Cześć, Venerys. Ale po co dyskutujesz z Łukaszem, który nie jest Łukaszem, bo to jest podszywanie się pod niego. Miłego, czekaj, nie, wszystkiego dobrego, bo powiedziałem have a nice day, czyli dobrego dnia, nie, ale tam i jakby dodać, że i wszystkiego dobrego, nie, jakby tak ogółem, nie, w życiu. No co, Markowa, ja uczyłem się od czwartej podstawówki biegle francuskiego miałem. Ja miałem biegle francuski, Marek, ja nie miałem angielskiego jak wy podstawowego. Łukaszek, a to do Łukaszka. Ale to nie jest Łukasz, prawda, Marek? Weź to sprawdź, napisz do Łukasza. To nie jest jeszcze zerowe konto. Nie, Łukasz to ma Łukasz Wer i on ma normalnie konto. Już zapomniałem, ale tak świetnie gadałem, bo potem byłem na profilu delfowskim, francuski geografia i no żałuję, że tego nie kontynuowałem, bo naprawdę świetnie mi ten język wszedł jakby w krwiobieg i w umysł i nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, czytam podręcznik i przeczytam po francusku i muszę pomyśleć, co to było, tylko po prostu, nie wiem, po prostu no czytam i jak po polsku, nie, że od razu wiem, o czym w ogóle czytam, nie? Ale zaniedbałem to potem już po liceum. Nie, to nie jest moja rodzina. To ktoś się pod niego podszywa. No, także... No, uleciał mi, ale myślę, że... Jakbym chciał w ogóle, ale już nie wiążę z tym językiem. Po tak długich latach nic, ani kraju, ani nic, więc jakby nie widzę sensu na tą chwilę kontynuować ten język, albo się go na nowo uczyć i dla przypomnienia, bo nie widzę sensu, jakoś no, do Francji nie chcę wyjeżdżać, więc... Czekaj, Mati, je suis ici depuis on est essayé définitiel pour moi de parler la langue, no coś takiego było, no, źle, trochę źle, no, na winogrona, nie, już wiem, czego chcę, moi, no, je suis ici depuis, on, ty coś głupio gadasz, on, nie ma czegoś takiego, jaja se robisz. No ja też. Nie do końca tak to działa. Hej, Roxia. Co tam, Natalka? Halo, co tam, Mati?
Siema, no jak widać, bo siedzisz u nas, no to co ma być? Mati, kojarzysz Sarę, która ci wysyła gifty? No mniej więcej, no. Teraz mi pazurki robi. Pozdrawiamy cię, Mati. O kurde, ale mega, dzięki bardzo dziewczyny za wsparcie, to nice, miłego, o Jezu, ale miło. Dziękuję, ale urocze to. Kochamy cię, Mati. Wzajemnie, dziękuję bardzo, by was było zawsze więcej. A jakie pazy sobie robisz? Wiesz co? Nie wiem, jak ci to opisać, na pewno długie robię. I jakieś takie, nie wiem, ze wzorkami, jakieś te wstążeczki takie ten, wiesz o co chodzi? Jakiś tam dodatek, pewnie, no. Elegancko, to już będziesz miała na długo, nie? Myślę. No na zawsze. Jak na zawsze? No jak Sarunia zrobi, to nigdy nie odlecą. No, o, dzięki bardzo, Dresik 94, co tam u ciebie? No, jeżeli tak, no to, no to elegancko. Dobra, Mati, ja już kończę, trzymaj się. No, jeżeli tak, no to, no to elegancko. Dobra, Mati, ja już kończę, trzymaj się. No, jeżeli tak. Bo mamy przygodę. Ale zobaczcie, i widzicie, kochani, to jest bardzo miłe, widzicie? Fanka przy paznokciach nawet chce się połączyć. Siema, Dresik. Co tam, Szelmi? Hej, nie było cię dawno. Chyba ci zabrałam moda. Nie, jeszcze nie. Bo ludzie, którzy nie będą już od kilku tygodni, tracą moda. Ale ty wróciłaś, czy tam wróciłeś? No. Long Easter. A ja chcę przyjacielskie lato na zabiegu kosmetycznym. Albo koniec miłości na paznokcie, żeby leciało. O. Co ty o tym sądzisz, Marygot Bytner? Czekajcie, bo tutaj ktoś... A jest, ja muszę chyba zapalić i przerwę sobie chwilą zrobić. Nie ma Bojkosia. Chyba do pracy poszedł. Nicewiczanka, ona chyba raczej... Co robi nasza Dominika Nicewiczanka? Ona coś, jak się nie łączy, to chyba ona nie robi teraz bicia, bo ona też jest taka, że ona nie robi cały czas. Obserwuję nawet konto Rokity. Kto? Rokita? Bis. Ale to nie jest jej konto. No nie ma takiego konta. Nie, Roxana nie ma takich durnych kont nazw. Jak do jej nowe konto? Czy ona nie jest biseksualna? Nie, nie będzie już, bo ja wyjeżdżam. Chyba, że nagram jeszcze do... No, jeszcze piosenka nie wyszła moja z Moniką tajemniczą, świętej pamięci, remix, to koniec miłości. Pewnie ona i tak wejdzie w YouTube i wszystkie streamy nowe, więc... Kopatek nalega, żebym przyjechał na flip na szybko, ale... No mówię wam, dla mnie jest teraz już priorytetowy wyjazd, tak? I już nie zmieniam ten i jestem szczery, na co też zbieram i w ogóle, więc dziękuję wszystkim za jakąkolwiek pomoc. Tyle, no. Dla mnie są rzeczy już ważne i ważniejsze, no sorry, no. Jeżeli będę mógł sobie z tego odłożyć i na wyjazd i pojechać na jakiś jeszcze projekt, czy na teledysk, czy nie wiem, na piosenkę świąteczną nagrać i wrócić do Poznania, to spoko, ale jeżeli nie, to nie wybiorę, nie wiem, już projektu, a nie wiem, będę dalej w tym samym miejscu. No jednak dla mnie wyjazd do Holandii jest priorytetowy już. Mam już dość po prostu. Muszę po prostu odpocząć i zacząć żyć tak, jak ja chcę. Ponownie, a nie tak, jak mi życie dyktuje. Tylko ja chcę to życie wziąć ja, kurczowo, za szyję i ja nim sterować na nowo, a nie ono mną. Kto dostał bana wczoraj na głównym? No tak, a no faktycznie, przecież była u nas na Bigo na chwilę z Kondziem. No więc... Milena, no widzę, że u ciebie w ogóle go nie ma, więc nie rozumiem. No ja wiem, mówiła, no wiem już, no pamiętam, no... No wiem, niestety do 28. A miał być gruby challenge z Roxanne w ogóle. O, znowu o głowę w kiblu, no. Tak się umówiliśmy na gruby challenge ponownie. Miała z Moniką i ona teraz chce ze mną taki challenge, nie?
Ale dlaczego? Dziękuję bardzo, House, ale ja bardzo lubię Basię i proszę tutaj w mojej obecności Basi nie... No, nie wypowiadać się może o w złym świetle. Bardzo bym nie chciał być tego świadkiem, dobra? Bo nie jest to dla mnie komfortowe. A dziękuję bardzo, że ktoś jest bardziej po mojej stronie, czy ktoś jest po Basi. Wiadomo, bo każdy będzie miał swoich bardziej zwolenników czy ten, ale bardzo bym prosił, no, dobra? House, ale dziękuję ci bardzo, że tak mnie doceniasz, to jest miłe, ale ja Basię bardzo lubię i jakby no nie gadamy o osobach, które lubię w złym jakby kontekście. O, dobrze mówię, dobrze. Zusję wydała coś tam po 50 miesiącach, Zusję Szminka, jakaś piosenka wyszła. Nie wróżę nic dobrego, sama nazwa Szminka wygląda dziwnie. Hej, miło mi bardzo. To jest wasze zdanie, jeśli nie będę wypowiadał. Dziękuję. Nie, w ogóle z tymi pamiątkami komunijnymi, nie. Nie, bo dla mnie takie rzeczy są jakby bezcenne. To jest coś, co dostajemy raz w życiu. Nie wiem, jak pierścionek, kurwa, ślubny, nie? Też bym nie opchnął nigdy i nie sprzedał. Coś, co jest dla mnie bardzo cenne. Cześć, Zbysiu! Dzięki bardzo za OBS na tym koncie. Dzięks. Nie wiem, mi się zaczęły ostatnie piosenki nudzić. Już nie mam czego słuchać, bez kitu. Co tam u ciebie, Niuniuś? To super. No, u mnie też jest słonecznie. No, o dziwo. Nie wiem, że te piosenki są takie ble. Cześć, a to może puścimy coś innego, o, zupełnie z innej beczki. Też słonecznie, no dobrze, bardzo dobrze. A jak tam w ogóle po tej powodzi, kochani, w tym Dolnośląskim między innymi, jak tam się ludzie? Jest okej w miarę, czy dochodzą do siebie? A dlaczego nie mam być spokojny? Normalny. Bo jestem bardzo normalny. Bo jestem bardzo normalny i zajebisty na co dzień. To jestem ja, prawdziwy. Który nie udaje nikogo. Znaczy ja nigdy nie udaję nikogo, ale po prostu doszło do mnie, że nie można pewnych słów, pewnych emocji pokazywać publicznie. Tyle, dziękuję. Ja idę zapalić. Thank you.
No widzicie, no może niektórzy za to żyją, za te gifty, bo aż prosił, więc no... No ale nie ma tutaj dzieciaka, powiedzmy, więc... No on prosi, więc nie wiem, niektórzy może żyją z tych giftów, serio. No, no, no kids, sorry, no kids, no kids. Thank you so much. Może wiecie, no u nich jest inaczej. Nie, kurwa, przecież korona mi z głowy nie spadnie. Nie jestem złym człowiekiem, jak mnie opisują banaszyksy, hermesy i te sprawy. No, na to wygląda. Dobra, no. Może niektórzy żyją za te bitwy w ich krajach, nie wiem. Dobra, jedną bitwę jeszcze. Dobra, to co, kochani? Zawsze możemy podskoczyć jeszcze wyżej. Kto nie... Także lecimy, kochani. Uzupełniamy gifciki, czyli cele. I tak musimy zrobić pauzę, bo muszę zjeść obiad. Dzięki bardzo, Unifikacja. Dziękuję, Kasiu. A dlaczego rozmawiamy o Basi, jak jej nie mam? Ja ją bardzo lubię i mamy dobry kontakt i nie wypowiadamy się o niej źle. Dziękuję. Po co? No, troszkę jest taki, no. No, każdy ma swoje życie problemy, wiecie, nie? No, nie wiemy, co, jak u niego w życiu jest, no, ale widać, że taki, no. No, zależało mu, bo on naprawdę mnie tutaj bombardował tymi bitwami, no, już mówię, no. Widocznie nie ma z kim się łączyć, no i tak wiecie, no co chwilę odrzucałem, mówię, że dobra, przyjmę teraz tą bitwę, no ale nie będziemy tak, no, siedzieć 50 godzin dla kogoś też, bez przesady, ale tą bitwę możemy zrobić jeszcze. No, no, ale dobry człowiek widać, no. Smak Coca-Coli, zero cukru. My bardzo często jesteśmy, wyświetlamy się w DC na całym świecie, także jesteśmy na trzynality, no.
pale, chyba że z tobą. Ty leżysz obok, masz moje słowo. Za darmo. A nie chcę remisu. A puścimy sobie to, bardzo lubiłam to. Widzicie? Dawno tego nie słyszałem, bo miałem przesyt, a teraz lubię do tego wrócić, ale nie w remiksie. Ale nie wiem, kim jesteś. Więc nie wiem, za kim miałbym tęsknić. Bo ta nazwa mi nic nie mówi, ci powiem szczerze. Naprawdę nic mi nie mówi. Nie no, widać, że jest niepełnosprawny. On mówi jak Gosia w sumie się zachowuje, także to może zaginiona rodzina Gosii, nie wiem. Bo Gosia też tak... Czyli kto? Bo dalej nic mi to nie mówi, skarbie. No, myślę, że Gosia szuka męża. Ale zobaczcie, zobaczcie, patrzcie. Nawet Smurfik dzisiaj powiedział, że Gosia nawet do niego podbijała. Szok w ogóle, ona wstydu nie ma. Sorry, I must go. Sorry, I'm busy. Maybe later. Oh my god. Akurat ciebie mi nie brakowało. Cześć, Aniu. Zadzwoń do mnie. Chyba, że z tobą. Ty leżysz obok. Masz moje słowo. Dzięki za darmo. Karo. Mamo, czas w mojej tęsknię. Zarobię mi się ręce, kiedy mam zwiedzkie. Za głosami powiewającymi mi na wietrze. Jego stary wędce. Teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej. Nie palę, chyba że z tobą. Ty leżysz obok. Masz moje słowo. Chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Masz moje słowo. Nie mam nic do ukrycia. Masz moje słowo. Serce ma dla kogo bić. Mówię to samo i zostań na noc. Żyję, to mi chwilę na rozpem. Pojedźmy w Bieszczady, ej, zagrajmy w tyto sami na dwa padzie. Zobaczymy Paryż, milionami stany. Spokojna wali, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leż na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leż na plaży, ty leżysz obok. Masz moje słowo. Siak to mówię często. Zanim serce by wiesz to. To zapewne serce by pękła. Mi serce by pękła. Zawsze mówię, że zmienię na milion. Na wszystko pykła. Oby to zmienię na milion. Oby to wszystko nam pykło. Szymuś. Nie robię należy. Chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Dzięki bardzo. Masz moje słowo. Nie robię należy. Chyba że z tobą. Nie, każdy ma dobry gust, Betty, Betty, jakby... Goodbye. Kto tutaj na okno chce? Pato, szczury. Nie wiem, kto to jest. Nie przyjmuję. Boję się. Ty jesteś tym jednym na milion. I oby tam wszystko nam pykło, nach. I oby nam wszystko to pykło. I mieć w końcu spokój na bani. O, widzę, że Kacper, Kacper, bo tutaj są pomówienia były. Kacper, jesteś, bo widziałem, że jesteś. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Łukasz, za...
No ja wiem, ale nie wiem, czy mnie lubisz, bo prowadzisz profil taki, jaki prowadzisz, nie wiem, czy mnie lubisz, nie wiem, kto tam się, wiesz, po drugiej stronie ukrywa. Hej Matthew, co tam? Jaka pogoda w Pozgu? Pewnie fajnie też, nie? Chyba cała Polska dzisiaj słoneczna, czy nie? Co? Jesteś Kacper, czy nie mam? W pracy, no, ktoś musi, nie? Spoko, też już chcę, więc bliżej niż dalej, mam nadzieję. Witam księżniczka. O, witam również, dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. O, dzięki bardzo, to miło. Lato w sercu mam, czuję to mój czas. Wszystko pełne praw pokoju, ruje mój świat. Gdy jeszcze jeden raz spojrzysz na mnie tak, zabezpieczam. Śmiałeś mi, mówiłeś mi, a mój temat wciąż trwa. Jeszcze nie wiem, co czujemy do siebie. Czy nie widzisz mnie? Dzisiaj ostatni raz. Mama mi mówiła, on nie jest dla ciebie. Czy znów ze mną coś grasz? O, co ty grasz? Ze mną grasz? Ajajajaj. Ze mną grasz. Ale czujesz, że jestem przeziębiony, no? Czujesz czołość i blisko chcesz mnie mieć. Ja pełna wątpliwości, taki we mnie cel. Prowokujesz, kombinujesz, wioskujesz mnie. Nie ogarniam, czego chcesz. Mówisz mi. A to nie wiem, moja rodzina była? Bo nie rozumiem pytania głupiego. Ja nie rozumiem ludzi tych pytań, nie? Ale nie wiem, to mówię, mój brat, moja siostra, moja mama, tata, bo nie rozumiem. Ludzie, ogarnijcie się. A ty nie w żałobie, że na TikToku brykasz tu i tam, jak Filip z Konopi? No. Zaraz możesz wejść na okienko, ale bardzo mi miło, że chciałeś lub chciałaś, bo nie wiem, kto tam się ukrywa, ale dziękuję bardzo, jeżeli to było mi, raczej, jeżeli inaczej. Miało być to miłe, to dziękuję bardzo. Również życzę miłego dnia. No ja wiem, ale to trochę głupie, nie? Nikt się nie cieszy, ale też to no raczej no nikt z życia nie stopuje z własnego ani planów. No ludzie, no nie bądźcie idiotami, no. Jak już nie wiecie, w co uderzyć, to już po prostu szukacie desperackich sytuacji i uszczypliwości, które naprawdę są średnio na miejscu. Witam Agnieszko, dzięki Łukasz. Ostatni raz mama mi mówiła, on nie jest dla ciebie. Czy znów dokładnie. Co ty grasz? Ajajajaj. Za mną grasz. Co ty grasz? Już nie ogarniam, czego chcesz. W sumie jeszcze nie wiem, co czujemy do siebie. Czy widzisz mnie? Dzisiaj ostatni raz. Mama mi mówiła, nie jest dla ciebie. Czy znów? Dzięki bardzo. W sumie jeszcze nie wiem, co czujemy do siebie. Czy nie widzisz mnie? Co house? Dziękuję Agnieszko. Mówiła, nie jest dla ciebie. Czy znów ze mną coś grasz? Pozdrawiamy serdecznie, gorąco. Uwielbiam te panie. Bardzo są super. Naprawdę nie wiem jak wam. Nie wiem jak dla was, ale dziewczyny są bardzo fajne.
takie bardzo, takie normalne, nie takie swojskie dziołuchy, to mi się w nich podoba. Normalne dziewczyny. Mhm. Jaką tajemnicę mam wam stracić? Juliana, no znam, a co? A kim jesteś? No znam, Hausa też, a co? Tak, topki, bardzo fajne dziewczyny, nie? Takie nic z siebie nie robią. Takie naprawdę normalne dziewczyny. Bardzo lubię ich TikToki oglądać, bo nie robią tych TikToków. Robią takie naprawdę normalne i pokazują siebie takie na co dzień. Nie robią siebie, o Boże, jak Karolin Derpiński, że nie wiem, muszę się pokazać, bo mam 100 tysięcy dolarów na sobie, tylko są normalne. Biorą normalny, nie wiem, leggings, t-shirt i jest to fajne. I dziewczyny pokazują się z takiej fajnej, normalnej strony, tak, że ludzie mogą mnie zobaczyć takie też na co dzień, takie wiecie, poza kamerami, poza sławą, mogą mnie zobaczyć, jak na co dzień żyją, bo to są, wszyscy jesteśmy normalnymi ludźmi przecież, a Duda też jest normalnym człowiekiem. A czemu, Sara, tak myślałaś? A co, znasz ich też? No właśnie, chyba śpią. Hej, Kacper. Znasz, no, ale na jego temat raczej nie chcę się wypowiadać, bo... O, nie udało mi się z tą... Hejka, oj, nie mogę, oj, kurczę, tej bitwy nie udało. O, nie, tą bitwę chciałam z tą osobą, nie zdążyłam kliknąć w nią, dlaczego tak? Może wy mi powiecie, bo ja nie wiem. Napisz, ale tutaj możesz, no pewnie, pisz, no czy to bardziej ty? A ktoś tak powiedział, Dawid, że mrugam? Chyba inaczej widzimy niż ja i ty, do widzenia. Cześć Rakoshi. Siema, co tam? O Boże. Dawidku, co tam? Już nie ogarniam, czego chcę. Po co mi ta czapka w domu? No bo głupie pytanie, nie? Jakby, a tylko ja robię... A to nie jest czapka zimowa na dwór. Głupie pytanie, po co ci ta czapka? Bo chyba to jest normalne, że ludzie siedzą w dżokajce, bo taki mają outfit, bo tak się dzisiaj czują. Bo może mam nieułożone włosy itp. I może tak? No, głupie pytanie, jakbyś zapytała, po co ci ten, kurwa, nie wiem, zegarek albo bransoletka? To jakbyś, nie wiem, typiary zapytała, po chuj szpanujesz zegarkiem na live, nie? Wiesz, na tej samej zasadzie. Dokładnie, to jest takie głupie, nie? Jakby nie rozumiem ludzi. A to jest coś dziwnego? Wiem, jakbym siedział w szaliku, w rękawiczkach i w czapce zimowej, to faktycznie można takie pytanie zadać, ale... Ale to jest mega słabe. Nika, weź się nie tłumacz. Do widzenia w ogóle. Dostajesz o mnie blokadę. Jacek, no szczególnie ty. Znaczy powiem ci tak, Jacek. Jacek, coś tam Sander. Szkoda, że ty nie masz mózgu, wiesz? Jakby jego też wypadałoby posiadać, wiesz? W życiu, żeby być fajną osobą. Ty nie masz na przykład szereg komórek i co? Jesteś z tego dumny? Ja bym na twoim miejscu nie był. Tumanie. Dobra, to jest do zablokowania. Pewnie, że nie zwracamy, ale no, bo to jest czysta i wyłącznie zawiść. Dobrze, kochani, to my będziemy na chwilę... Nie wiem, co to jest. Halo, servus. Hi. Hi, die will Fira. Machen wir beide? Ach, sorry, I don't speak Deutsch. Okay. Accept that, please, okay. Bardzo.
Tak, dzięki bardzo, ziewa. No tak, no, doła nie miałem, ale musiałem wypocząć. Wiesz, miałem tak przemęczony umysł i ciało, że powiem ci, że no, słabo, słabo. Dzięki bardzo za udzielę te, udzielę te. Cokolwiek, bronimy Winsów. Hello. Bronimy Winsów. Oczywiście, kto nie wysłał drużyny członkowskiej, przypominam, że możemy wysłać i może nam się uda przed przerwą, chociaż to wątpię, bo głodny się już zrobiłem bardzo mocno. Zupka jest gotowa do wszamania. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo wszystkim, dziewczynki, chłopcy. Dziękuję bardzo, co dla mnie robicie. Naprawdę doceniam, kocham, szanuję, love. Dzięki. Cześć Andrzeju. Siema Andrzejku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo też dla ciebie. Dzięki Andrzej również za palce w dłoni, serce w dłoni. Dzięki bardzo za Róża, Paulinka, Monia. Dziękuję wszystkim z osobna i każdemu z was. Everyone tap tap. Crazy Booster mila ka nahi mila? Check kare. Booster mila ka nahi mila? Jazakallah. Chip subah khada si main. No dokładnie. Un phir se. Dziękuję Milenko. Tika. Jazakallah. Wygrywamy kochani. Odbieram. Dokładnie, bronimy wina i wygrywamy. Dokładnie. Dzięki Monia, dzięki. Dzięki nam Monia, dzięki również, a dwie Moniki akurat, dzięki bardzo. Dzięki bardzo, Kani, trzy badylki, witam cię Agatko, jak tam u ciebie, dziękuję również za OBS. Kani, jesteśmy praktycznie całe, praktycznie, zobaczcie, nie było nas tylko 3 godziny od 24, mamy 75, także jest zacnie. Także, no widzieliście, myśleliśmy, że nie wrócimy, a jednak dziękuję wam bardzo serdecznie. Wróciliśmy ponownie po 2 godzinach nieobecności. Jesteśmy już kolejną godzinę, także cały TikTok wie, że my jesteśmy numerami jeden, między innymi. Zobaczmy, kto to w ogóle jest z tych topak. O duże li bardzo lubię. No jest, o, jest no, moich tych, czyli Nicewiczanka jest ze starych tutaj ludzi. Pani Zlotka jest. Ale tak wam powiem, że kurczę. Nie wiem, wiecie co? Ta typiara mi irytuje. Angel, co ma takie diamenty i ma takie drukowane w kwadratach. Ta typiara nie rozumie mi fenomenu, bo ma kurwa zawsze co najmniej 12 osób na live. I jest taka dziwna, kurwa, taka księżniczkowata, a i taka zarozumiała. Nie lubię typiary. Ta Angel, masakra. Widzę, że ma jakiś 5 typów napalonych, którzy ją giftują i to jest jej jedyny fame, a to nie... Nie znaczy, o, Jesse Beacha jest dobra, to jeszcze on. No i my w sumie, reszta poszła gdzieś, fek. Dzięki bardzo, dziękuję bardzo wszystkim za różne, nie widziałem, dzięki bardzo Kasper również, bo nie widziałem, sorry, ekranu. Sprawdzałem topki, dziękuję Milenko również i wszystkim tutaj pozostałym. Dzięki, ale wiecie, bronimy, nie? Bo tam też wiadą z czymś na pewno, bo jest niewielka różnica, wręcz 29 punktów, dobrze liczę. To zależy, bo już tak nie siedzę, wiesz? Ale miesięcznie, tak od 2 lat z reguły zawsze to była taka miesięczna wypłata, jak miałem sumować, no. Nie, że tygodniowo, jak to inni myślą, ale tak miesięcznie było ponad 4000, 5, około nieraz 3000 coś. Przecież to jest bardzo dobry wynik, więc licząc dwule przez 2 lata, spoko całkiem. Jakbyśmy mieli tak prawie 2 lata sumować. Dziękuję ci, Andrew. Dankeschön. Wyślij jeszcze mi drużynę członkowską, to mi na pewno pomoże. Dzięki bardzo. Czy to pomarańczowe serce, bo nie wysłałeś. Dzięki bardzo, to nas podbije pewnie wyżej. Dziękuję ci bardzo za te rękowice. Dzięki bardzo. Co w ogóle myślicie? O, właśnie, bo nie wiedziałem. O, tam, ojojoj, tam walcz. O kurde, ale nas zmiażdżyli. No nie wierzę. Tak chciałbym, w prime bardziej, w prime wolałbym, no, bo Cloud już się wycofał, nie ma już tej federacji, ale nas zmierzyli, okej, dobra,
lecimy z nim chyba jeszcze raz, jak będzie chciał. Dziękuję. No, chyba dziękujesz mi, dobra, thank you. No, przydałoby się. A z kim? Nie wiem właśnie. Właśnie nie wiem, z kim bym chciał zawalczyć. Z kobietą, o. Hi. O, cześć, Dressing. O Jezu, cię dawno nie było. Właśnie.